No to jesteśmy. Czy wy to słyszycie? Cisza, spokój, jest niedziela. Ranek. Po-targowy ranek. Wczoraj jeszcze mieliśmy sobotę rozbiórkową, że tak powiem. Chłopcy pojechali, ja już nie jechałam. Pojechali rozebrać stoisko, to co zostało. Przywlokli to wszystko tutaj pod dom. I teraz będziemy myśleć, co z tym zrobić. Ale wszystko już się skończyło. Z jednej strony się cieszymy, że to już jest za nami, a z drugiej żal, bo było bardzo, bardzo miło. Mnie było miło spotykać osoby, które przyjechały specjalnie dla nas. Były takie osoby, które nawet spoza Polski przyjechały tylko nas zobaczyć, tak, i spotkać, i poznać. To było przemiłe. Moje zmarszczki się pogłębiły bardzo przez uśmiechanie się przez te 4 dni. Ale bardzo dziękujemy właśnie wszystkim tym, którzy musieli pokonać jakieś tam granice oczywiście, żeby dojechać, czy to czasowe, czy to odległościowe. Serdecznie dziękujemy i miło nam było niezmiernie Was poznać, ale też tych, którzy przyjechali do nas z Poznania, z bliska, tak? Serdecznie dziękujemy za to. W ogóle to będzie film dziękowania, dziękowania. Tak. Ja się zastanawiałam, siedzieliśmy sobie w kuchni w pierwszy wieczór i zastanawialiśmy się, takie wiecie, króciutkie podsumowanie dla nas, takie wewnętrzne, jakieś plusy, minusy, co można ulepszyć i tak dalej. I wiecie, co z minusów było? Nic. Po prostu niemożliwe. Tydzień czasu takiej super intensywnej pracy przed targami kilka dni i po targach i oczywiście 4 dni targowe. I nie mamy żadnych negatywnych wspomnień. Po prostu to jest... Ja cały czas te kciuki podnoszę, ale to jest no niemożliwe. No kurde, tydzień czasu żeśmy orali po prostu jak dziki z uśmiechem na twarzy. Tak, Jarek wczoraj przyjechał z demontażu, w którym pomogli mu oczywiście chłopaki, chłopcy, panowie. Oni się czepiali, że ja nie mówię do nich chłopcy. Tomek jeszcze... Szczepan Tomek, brat Tomka jeszcze podjechał wczoraj i jeszcze siostra. Pozdrawiamy, tak, Emilkę. Tak. Emilka, także, bity, pamiętaj, te czerwone teraz używamy. Także bez Szczepana, bez Tomasza, którzy byli od samego początku, na pewno to by się nie udało. No i później jeszcze dojechał Maciek czy Marcin? Maciek. Brat Tomasza Maciek i siostra. Więc tu ukłony w Waszą stronę oczywiście. Chciało Wam się przyjechać z bardzo daleka do nas. No i cóż powiedzieć, no dobra, dziękuję. Co jeszcze? Konkurs. Genialna sprawa. Nie spodziewałem się absolutnie ani tych nadesłanych prac, ani tych sponsorów. My to zrobiliśmy na czuja. Zobaczymy, co będzie i wyszło, po prostu wyszła prawdziwa petarda po raz kolejny. W czasie targów mieliśmy oko, baczenie, mieliśmy cały czas, patrzyliśmy sobie w stronę tej części konkursowej, jak wy się zachowujecie. Nie podsłuchiwaliśmy, co mówicie, ale patrzyliśmy, jak się zachowujecie, przy czym zatrzymujecie się dłużej, przy czym krócej. Więc jury było Lidia, ja i pan Andrzej Pórolniczak z targów, ale również jury to byliście wy wszyscy odwiedzający. Uwierzcie mi. Więc to nie są, ten wybór nie jest przypadkowy, bo was było dużo więcej niż nasza trójka. Więc to... Tak, można i do samego piątku rana, dopiero w piątek rano podjęliśmy ostateczną decyzję. Dzięki Wam. Właśnie dzięki Wam. Więc tutaj gratulacje oczywiście dla nagrodzonego, dla Ryszarda Grendy, który tak mi się wydaje, że się nie spodziewał. No, raczej nie. Wczoraj żeśmy się do niego jeszcze kontaktowali, odzywaliśmy się i wczoraj był w trakcie rozpakowywania tego wszystkiego. Cieszy nas dawanie. Ogromnie nas cieszy. Tak, oczywiście zdecydowanie zawsze lepsze jest to niż branie. Tak. Oczywiście zawsze jest jakiś dyskomfort, przynajmniej dla mnie, że daję tej osobie, która... No każdy z laureatów spodziewał się pierwszego miejsca. No tak to w konkursach jest. Więc no nie jest to jakoś bardzo komfortowe dawać jednak tą drugą, powiedzmy, nagrodę. Ale to, że mogliśmy dać... Że nie odjechaliście z pustymi rękami. Zauważcie, że w naszym konkursie, to jest, ja nie znam innych takich konkursów, gdzie
pojawiło się jeszcze, powiedzmy, 9 drugich miejsc. Aż 9. Więc praktycznie wszyscy wyszli z pełnymi rękami, z nagrodami o niesamowitej wartości. Tak, bo to były tylko dwie torby, ale tam było aż kilka voucherów na jakieś tam kwoty. Te małe torby zawierały kilka tysięcy ładnie nagród o wartości kilku tysięcy złotych, więc pula była ogromna i mówię, ja nie znam drugiego takiego konkursu, gdzie tak dużo byłoby nagród do zgarnięcia. I cieszy nas niezmiernie, że oprócz dwóch osób, które naprawdę nie mogły, przyjechaliście wszyscy laureaci do nas. Tak, czyli 8 osób było. Tak, i było to tak wszystko sprawnie zrobione. Osoby, które mogły, przywiozły osobiście, zjawiły się od razu po konkursie, zabrały te swoje eksponaty, te swoje prace, więc nie było tutaj żadnych zawirowań po drodze. Także wam też dziękujemy za współpracę i za to, że tak pięknie to można było sprawnie ogarnąć. To jest konkurs. Oczywiście sponsorom już nie będziemy dziękować po raz kolejny, ale 27 firm. Mam nadzieję, że będzie nadal za nami podążać, bo starcie mistrzów mam nadzieję, że to nie jest pierwsze i ostatnie. Także tyle a propos konkursu. Ja jeszcze chciałabym znowu podziękować osobom, które do nas dojechały. Spośród tych 16 gości, które zaprosiliśmy... Dojechało 12 chyba, tak? Tak, nie, 6 osób nie dojechało. No włącznie z Kuldeepem, który gdzieś tam z drugiego końca świata niestety nie był w stanie, ale śledził nas i pisał codziennie do nas. Kurczę, jak ja żałuję, że mnie tam nie ma i co chwilę codziennie jakiś tam z Jarkiem. Także nie chcemy mówić o tych, których nie było. Nie było ich z różnych powodów, lepszych, gorszych. To już jest ich sprawa i może niech oni żałują, a nie my. Ja bardzo, bardzo dziękuję tym, którzy dojechali. Też z daleka, z różnych krańc Polski. Zaszczycili nas swoją obecnością, pokazali, co potrafią i pokazali innym, co potrafią, bo to były zawsze ciekawe spotkania i dużo osób... I przeróżna tematyka, nie? Zupełnie różne osobowości. Cichutka i skromna Ania i ekspresyjny Krzysztof. Można malować, można toczyć, można rzeźbić, można... No przeróżne rzeczy robić. Wszystko praktycznie w jednym materiale, nie? Tak, nawinął się też Tomek Hamielec, który poopowiadał. Tego nie było, to nie było streamowane na Facebook. Podzielimy, później będzie to. Ale Jarek będzie, tak, jest tak. To na YouTubie i Tomek ciekawie poopowiadał o drewnie, generalnie o tartacznictwie, o tym, co robić z drzewem, które jeszcze rośnie, co później z nim zrobić. No był oczywiście Szczepan, jak zawsze Szczepan z nami. I pan Donica, nowa osoba, którą zaprosiliśmy, przyjechał i zrobił tak naprawdę nam kurs toczenia, tak. Bo to były 2 godziny intensywnego kursu. Tutaj starszy człowiek, ale z dużymi umiejętnościami. A Kuldeepa wymieniliśmy na Davida Love, tokarza, który robi prezentację dla firmy Record Power, więc też było ciekawie. Że inna osoba z zagranicy... Tak, bo Kuldeep jak gdyby z Pantorutorem, z firmy AMK powiązany tak. Już. Więc Pantorutor był praktycznie cały czas dostępny na stoisku AMK. Tak, a tokarz też właśnie Record Power, też AMK. No AMK nam pomogło jeszcze dodatkowo wspierając nas i tokarką, i strugnicą. Tak. Więc dziękujemy Maciej, dziękujemy Agnieszka za pomoc. Byli też na targach i odwiedzali nas często. Co? Kończymy, nie? No właśnie, tych podziękowań. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy i tak będziemy dziękować przez najbliższe miesiące. Co dalej? Jakie plany? Zdradzimy coś? Nie. A wiesz, jakie plany? Ja wiem to. Zawsze wiem. Przed dremą, jak było takie parcie na wszystko, co związane z dremą, Jarek mówił, dobra, wiesz co, to zrobimy po targach. Okej, to po dremie. I generalnie ta lista miał po dremie. Miał być chill out po dremie, a lista po dremie się zrobiła już długa, więc no zaczniemy, myślę, od okien w ogrodzie zimowym. Prawie. 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 Pierwszą rzeczą to jest ogarnięcie warsztatu z 1000 kartonów. A, tak. To jest. No jest wszystko przewrócone do góry nogami, więc ja potrzebuję naprawdę parę ładnych dni, żeby to uporządkować i żeby to wróciło do normy. Jedną rzecz, którą zdecydowaliśmy już wcześniej, ale do dremy staraliśmy się utrzymać to zabójcze tempo z emisją filmów i myślę, że po dremie zejdziemy do 2 filmów tygodniowo na Domi Drewno.
to tak od razu mówię, że skupimy się wtedy, będzie więcej czasu na konkretną realizację, bo ja często niestety musiałem przerwać pracę, bo już się zbliżał termin emisji, trzeba było wymyślić jakiś temat na już, żeby puścić film, a ta realizacja większa się toczyła, więc zobaczymy, jak to będzie. Przez jakiś czas spróbujemy w takim razie dwa filmy tygodniowo. A jeszcze tutaj prywatę urządzę. Proszę. Dziękuję, Marcin. Marcin Nosek pojawił się znikąd u nas na stoisku w momencie, kiedy była potrzebna pomoc fizykoterapeuty. Tak, więc niestety. Dziękuję, bo uratowałeś mnie przed ostatni dzień targów i jakoś funkcjonuje, także... Czyli to jest jedyny minus, co się wydarzyło, nie? Że tutaj... Ale to nie szkodzi, bo teraz no to tutaj widzisz, no jakby ta cała zadyma z organizacją jednak odbiła się trochę na twoim zdrowiu, nie? Ale ja teraz mam tydzień, dwa totalnego relaksu, mam nic nie robić. Nie ma tego złego. Dobrze. Dojdę ja do siebie. Ja mogę robić wszystko, nie ma sprawy. Dziękujemy serdecznie wam wszystkim, którzy byliście z drugiej strony tego ekranu, na YouTubie, na Facebooku, za wasze miłe komentarze. I na tym kończymy, nie? Tak, i za to, że było do kogo streamować. Tak jest. Że frekwencja była dosyć wysoka. Wrzucę jeszcze jedno zdjęcie, zrobię przebitkę. Zobaczycie backstage, czyli to zaplecze techniczne, które nie było widoczne dla was wszystkich. Jak to było zrobione, żeby można było emitować i streamować z tylu kamer. Tak, bo tu tak jeszcze chylimy czoła dla ekipy, która nas obsługiwała. No. Młodzi chłopacy, ale genialna ekipa, naprawdę. Szkoda było się z nimi żegnać. Tak. To tyle. Miłej niedzieli wam życzymy. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.